i będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry. Witamy Cię, szanowny oglądający, na właśnie jakichś tych naszych seriach filmików, czy to seria będzie, czy to będzie ten jeden, czy kolejne powstaną, tego nie wiemy, ale wiemy to, że chcemy Ci coś dać. Jako duszpasterzy młodzieży, właśnie duszpasterstwa Betania, naszej diecezji, chcemy czymś wypełnić właśnie te treści internetowe. Tak. No bo z tej internetu dużo teraz korzystacie, zawiesza się Facebook co raz, nie mogę wejść, żeby sprawdzić swój profil, więc tam jesteście, więc chcemy Wam też coś dać, bo wiele osób daje o koronawirusie, o wszystkim innym, Netflix pęka w szwach, Katoflix też, czy jak to tam się nazywa. My chcemy Wam coś też ofiarować. I dzisiaj właśnie z nami jest ksiądz Karol Godlewski, w sensie akcja Zostań w domu. I jak zaczynamy pierwszy taki filmik bardziej dłuższy i poważny, aby sobie porozmawiać o czymś, to mamy pomysł na tym taki, aby skupić się w sumie na czymś ważnym, najważniejszym, coś, co możesz mieć zawsze pod ręką, czyli skupmy się na Słowie Bożym. Ono zawsze jest na dzisiaj, nie? No właśnie, że w sumie nagrywamy to po niedzieli tej, co była, ale że ta Ewangelia jest taka wspaniała i tak naprawdę cały czas w nas rezonuje, to pomyśleliśmy sobie, że właśnie dzisiaj pogadamy sobie o tej Ewangelii, która była ostatnio, w niedzielę, w trzecią niedzielę Wielkiego Postu. Więc zapraszam do tego, aby właśnie Karol, weź odczytaj ten fragment Ewangelii. Pewnie. Jak macie u siebie, to też możecie przygotować sobie ten fragment Ewangelii z świętego Jana. Rozdział 4. Nie? I tam wersy są 5. Praktycznie do końca rozdziału, ale tyle nie będziemy czytali. No. Przybył Jezus do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał Jakub synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy źródle. Było to około 6 godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła Samarytanka do niego: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym ci dała się napić? Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: o gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, to prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Rzekła kobieta: panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie, a takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem, trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Amen. Amen. Fragment Słowa Bożego z Ewangelii, bo tam właśnie, tak jak sobie spojrzysz w czwarty rozdział całości tej Ewangelii, czwarty rozdział Ewangelii według świętego Jana, to zobaczysz cały ten dialog, bardzo długi, rozbudowany. Zachęcam Cię, przeczytaj sobie to jeszcze słowo. Powoli. Jakoś powoli właśnie sam, może po tym filmiku właśnie chwyć za ten tekst, sobie poczytaj i zobacz, co jeszcze Pan Bóg chce Ci powiedzieć a propos tego tekstu, co nie? Ale Karol, tak żeby spełnić pierwszy jakiś pomysł wynikający ze słowa, bo słowo zawsze rodzi jakąś decyzję i uczynki, to ja dla Karola mam pierwszą propozycję. Z racji bardzo na fajnie. To, że Pan Bóg będzie wodą żywą, to właśnie dla Karola też daj mi pić, trochę. Stasiu. Tak, damy Ci, Karol, pić.
Dzięki. Karol, jakbyś miał zobaczyć, co z tej Ewangelii możemy znaleźć, wydobyć. Takie jakieś trzy fragmenty, bo jak ktoś polubi Karola Godleckiego na Facebooku albo znajdzie, to zobaczy, że Karol praktycznie codziennie już od długiego czasu daje fragmenty rozważań i właśnie skupia się często na jakichś trzech aspektach. To proszę jak, tu nie logować produktu. Tak, lokowanie. No przy okazji, no oglądasz na fejsie, sobie znajdziesz, potem Karol Godlewski, zobaczysz takiego księdza z baranem czy owieczką na głowie i sobie zobaczysz tam księdza Karola i w ogóle będzie właśnie wszystko zrobione. Ale co z tej Ewangelii można byłoby znaleźć? Jak ja tak wczoraj nad tym słowem siedziałem rano w swojej kaplicy w Korycinie, to pierwsze, co mnie dotknęło, fenomenalna rzecz, te słowa Jezusa, jeżeli, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi, daj mi się napić, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Jak dla mnie to jest świetny moment, taki wyjaśniający ten czas, w którym przeżywamy, w którym się znajdujemy jako Kościół, nie? Czyli w sensie zostań w domu. Tak, dokładnie. Te całe nasze unieruchomienie, nie? Możemy się przeciwko temu buntować. Mi osobiście bardzo łatwo to buntowanie będzie przychodziło, bo nie lubię siedzieć w domu całymi dniami. Nie? No a właśnie trzeba. Natomiast jeżeli dobrze rozczytamy, myślę, ten czas, który nam Pan Bóg daje, tak jak Jezus mówi do Samarytanki, kiedy poznamy dar Boży w tym czasie zawarty, otrzymamy wody żywej. Czym się różni woda żywa od wody stojącej, mętnej? No właśnie tym, że woda żywa jest zdatna do picia. To jest coś, co cały czas gasi nasze pragnienie. Czyli coś nowego, źródło, które bije. Takich rekolekcji wielkopostnych jeszcze nie mieliśmy. Ksiądz arcybiskup odwołał wszystkie parafialne, oazowe, młodzieżowe, grupowe rekolekcje, a Pan Bóg zafundował nam jedne wielkie rekolekcje ogólnoświatowe, międzynarodowe. No, dokładnie. Nie wiem, czy widziałeś tego mema, co ksiądz Kamil Dąbrowski, którego też pozdrawiam serdecznie. Cześć Kamilu. Wstawił tam chyba z profilu posłani, co tam film o księżach robił, że tam jest ksiądz Chmielewski, no, film kojarzę, tak. I tak dalej. I jest takie hasło, że są ci kapłani i tak przygotowaliśmy dla was rekolekcje wielkopostne. I na dole jest taka Trójca Święta i kontakt od tego właśnie, takie hasło, że my dla was też. Co nie? Że tak naprawdę może też trzeba na to spojrzeć właśnie. Z tej perspektywy, co nie? Że Pan Bóg nam ten czas też może przygotował. Zupełnie może nie, inny. Co nie? Ale spójrzmy na to, jakby Pan Bóg przygotował, co nie? I że ta nowość, to odkrywanie źródła, to rzeczywiście może następować. No ale wiesz, ja na przykład jestem pewien, że to jest Boża sprawa, bo mi to bardzo przypomina krzyż, to w czym my się teraz znajdujemy. Patrz, miałeś na pewno zaplanowane jakieś dla wspólnot rekolekcje. Ja całe szczęście pozdrawiam serdecznie moją wspólnotę oazową. Zdążyłeś już pewnie. Życie w miłosierdziu Bożym tydzień temu. Aż w sensie, to. Pierwszy weekend? Pierwszy pełen weekend marca mieliśmy rekolekcje studieniczne i zdążyli, nam się udało o Eucharystii pogadać. Jeszcze nie, no i pewnie zobaczymy, jak to będzie, ale no właśnie, zaplanowane rekolekcje, no. Dużo ewangelizacji, dużo akcji, dużo spowiedzi, a teraz co? Siedzimy w domach, nie? Tak jak Pan Jezus, 33 historycy mówią, 6 lat życia, człowiek w kwiecie wieku mógł jeszcze tyle zrobić, nie? Tylu uzdrowić, tylu ewangelizować, tylu wskrzesić. Wola Ojca mówi stop. Teraz czas na unieruchomienie, przybicie do krzyża, nie? I zbawisz świat nie przez aktywność, tylko przez unieruchomienie. I dopiero w unieruchomieniu krzyża słowo nauki mogło stać się ciałem, nie? Ja to bardzo widzę jako taki Boży sygnał. Fakt, że szalenie trudny, żeby gorzej nie powiedzieć, nie? Bo ukrzyżowanie nigdy nie jest miłe, no ale miejmy nadzieję, że zbawienny. No tak, no tak, to trzeba to porozumieć. Do Eucharystii samej jeszcze nie będziemy przechodzić, bo Eucharystii sobie jeszcze będziemy mówić, co nie? Bo to też, no wiecie, my mamy to dobrze, bo ja i Karol jesteśmy kapłanami Kościoła Katolickiego, diecezji białostockiej. Niesuspendowanymi. Tak, celebranty mamy aktywne, my Eucharystię odprawiamy, my mamy do niej dostęp. Tak. Wczoraj była niedziela, ja tak jak nagrywamy teraz, co nie, bo kiedy ten filmik wyjdzie, to nie wiem, kiedy skleję, ale jak w niedzielę my byliśmy gotowi w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, aby odprawiać 20 Eucharystii. Nie wszystkie żeśmy odprawili, ale byliśmy gotowi na to i dostęp do Eucharystii my mamy, co nie? Ty mam nadzieję, że prawdopodobnie będziesz miał post od Eucharystii i też można spojrzeć z takiej innej perspektywy. Ale dobra, tego nie ruszamy, bo w sumie o tym jeszcze kiedyś może coś nagramy. Pewnie tak. Żeby pokazać też, jak na tej Eucharystii się zachować, jak sobie online oglądasz, czy klękać, kucać, czy co tam robić, jak oglądać, ale to może o tym jeszcze powiemy. No ale dobra, mamy wodę życia, coś nowego, coś innego. Czego jeszcze nie było. Co jeszcze z tej Ewangelii można wydobyć?
Drugi moment, jak dla mnie, który wczoraj usłyszałem rano w spotkaniu z tym fragmentem, to jest bardzo pasujące słowa Jezusa. Nadchodzi godzina, nawet już jest, kiedy nie będziemy oddawali czci Bogu w Jerozolimie ani na jakiejś Górze Świętej, nie? Czyli zobaczcie, tracimy punkt odniesienia, jakim jest świątynia na ten czas, bo w posłuszeństwie arcybiskupowi zostajemy w domach, kto nie musi, nie? Może w Jerozolimie dla Żydów to ta świątynia to była jedyna taka świątynia parafialna, tak. Jedyny kościół parafialny, byśmy dzisiaj powiedzieli. Sanktuarium. Sanktuarium, nie? Nie? Jesteśmy tylko przy sanktuarium. Że to, że okej, teraz następuje czas, kiedy tego nie ma. Tak, zobaczcie, to jest pytanie o to, czy liturgia, od której teraz pościmy, czy to był cel, czy to był środek. Jeżeli był cel, no to post eucharystyczny, który przeżywamy, będzie zamętem nie do przebrnięcia, bo straciliśmy punkt odniesienia. Nie? Natomiast jeżeli to był tylko środek do celu, czyli do osiągnięcia relacji z Jezusem, wejścia w nią, to nie ma problemu, nie? Bo liturgię przełknęliśmy i tą relację mamy w sobie i jej nam nikt nie zabierze. Zobaczcie, komunia, którą przyjmujemy, przecież to nie jest tak, że ona ma tygodniowy termin ważności, od niedzieli do niedzieli. Ona trwa do tego momentu, dopóki ja jej dobrowolnie przez grzech śmiertelny nie zerwę. To też taki, że właśnie wyjątkowy czas. O tym na pewno sobie jeszcze gdzieś tam powiemy, co nie? Ale właśnie, że a co jeśli to komunia, w której ostatnio, znaczy Eucharystia, którą ostatnio przeżywałeś i w której uczestniczyłeś w pełni, czyli przyjąłeś Pana Jezusa do siebie, a co jeśli to była ostatnia w Twoim życiu, co nie? Ja wczoraj taką rozkminę miałem. Mhm. Właśnie, że jeśli to, co sprawuję, jeśli jest ostatnią w moim życiu, jak ja na to patrzę? No, i w co ona mnie wprowadza. Nie ma co właśnie jeszcze tak jakby ten robić, ale patrzcie, jako chrześcijanie, naprawdę też fajna lekcja dla nas, tak mi się wydaje, co nie, że kurczę, my tak zaplanowane wakacje, tu oazy, tak, tu coś tam, tu wir przygotowań, tu coś tam, a tu nagle się okazuje, kurczę, a chwila i może tak nie być, co pytanie, nie, czy, bardzo konkretnie. Tak, czy plany zostały pokrzyżowane, czy ukrzyżowane? Miejmy nadzieję, że to drugie będzie zmartwychwstanie, nie? A no właśnie, już się pogubiłem na tym. No ale dobra, to nie mamy ten czas, że rzeczywiście przeżywamy pewien czas, kiedy jesteśmy zaproszeni do relacji z Bogiem. Osobistej, w duchu, nie? I prawdzie, aby ten czas modlitwy przeżywać, ten czas, który mamy. No, mamy Pismo Święte w domu. Myślę, że każdy, jak nie takie, to chociaż wirtualne, elektroniczne, właśnie, w aplikacji, nie? To jest tabernakulum Ducha Świętego, do otwarcia którego nie potrzeba ani święceń, ani posług, ani komży, ani kluczyka. Każdy może sobie kiedy chce wziąć i otworzyć, nie? No, bierzesz i korzystasz. Dokładnie. Bo się narodził pomysł, sobie pogadamy może, że chociaż nie to, bo o odpustach też warto byłoby powiedzieć. Jak ktoś jest w stanie łaski uświęcającej, co nie, to może uzyskać też odpust. Ale to sobie kiedyś jeszcze o tym powiemy, bo Karol jest od tego specjalistą, powiedzmy. I trzecia rzecz, no. Trzecia, no to uczynki miłosierdzia. Zobaczcie, Pan Bóg nas zaprasza, tak to widzę, tak się też tym dzielę, zaprasza nas do odkrycia Jego samego w drugim człowieku. Klimat spotkania Jezusa z Samarytanką określają słowa daj mi pić, czyli prośba o uczynek miłosierdzia, spragnionych napoić. Nie? Czy ja potrafię Boga, którego nie widzę w świątyni, teraz dostrzec w człowieku? Nie? To jest pytanie, bo tam... Albo jeszcze nawet lepiej naśladować Boga, co nie? Czyli tak naprawdę wypełniać uczynki miłosierdzia względem ciała, względem duszy, w takim kontekście, że ja chcę naśladować to, co Bóg mi daje, naśladować Jego miłość. Tak, papież Franciszek pisał w bulli chyba na zakończenie Roku Miłosierdzia, że uczynki miłosierdzia to jest rękodzieło. To mamy katalog 14, 7 co do duszy, 7 co do ciała. Wiadomo, że to nie wyczerpuje wszystkiego, nie? No tak, tak. To jest, są miliony okazji do spełniania tych uczynków, dokładnie, które aranżuje życie. Patrzę, że uczynkiem miłosierdzia względem ciała nie będzie pomoc w zakupach dla sąsiadki, dla sąsiada. Nie ma takiego napisanego, nie? Nie ma takiego napisanego, ale właśnie, że tak naprawdę właśnie w duchu uczynku miłosierdzia coś takiego możemy zrobić. Ja mam nadzieję, że moje zdolności tak jakby umożliwią to, że teraz na ekranie pojawi się event facebookowy nasz białostocki, co nie tutejszy, który zrobiła Laura, która upubliczniła to wydarzenie. Laura jest też członkiem naszej Rady Duszpasterstwa, jest harcerką, osobą zaangażowaną właśnie w harcerstwo i w duchowość harcerską i tak dalej, i tak dalej. Ona zrobiła taką fajną akcję Pomóż sąsiadowi, młodzi starszym. I może jak jesteś w Białymstoku, co nie, to właśnie może to jest ta chwila, aby jak jeszcze tego nie zrobiłeś, napisać, co nie, informację na klatce, że kochani starsi sąsiedzi, jak potrzebujecie jakiejkolwiek pomocy, to jestem dla was, co nie, jestem dostępny. Mogę zrobić zakupy, do apteki coś zrobić, co nie, bo to też jest konkretna pomoc, jak te starsze osoby, jak nie muszą wychodzić,
To nie. No tak, z uczniami ostatnio, tak, jedna z ostatnich kateches jeszcze w szkole, rozmawialiśmy o uczynkach miłosierdzia. I tak, taka mi przyszła myśl od razu na lekcji, na żywo. Pan Jezus w kościele jest podpisany, w Piśmie Świętym jest podpisany, że to On, łatwo Go poznać. A w ubogim dzwoni zastrzeżonego. Jeżeli my nasłuchamy się Jego głosu w Słowie Bożym, czyli ten drugi punkt dzisiejszej naszej Ewangelii, ten głos będzie nam znajomy. Jeżeli potem Jezus zadzwoni zastrzeżonego, w cudzysłowie, czyli przyjdzie w osobie ubogiego, rozpoznamy ten głos i będziemy wiedzieli, że On nas potrzebuje, że On do mnie mówi, daj mi pić, bo nie mogę wyjść z domu, na przykład. No, że z butelką tam, ze zgrzewką wody do sąsiadki na czwarte piętro, co no. Zasuwasz, to takie ciekawe, no. Jasne. Jakby nie patrzeć. Taka krótka rozkmina, co nie? Trzy punkty z dzisiejszej Ewangelii. To, że Jezus daje nowość, bo ta woda żywa jest żywa, więc w tej sytuacji, w której jesteśmy, kiedy oddajemy cześć Bogu w duchu i prawdzie, to też jest jakaś nowość, co nie? I że tą nowość konkretnie też możemy czynić w uczynkach miłosierdzia, to ksiądz Karol wziął i wykminił z tej Ewangelii, co nie? Warto się zastanowić, co ty z tej Ewangelii wyniosłeś, bo wczoraj może z mamą, z tatą albo z kimś tam sobie w domu oglądałeś transmisję, albo może każdy na różnym zrobił sobie, że ktoś ogląda z telewizji Trwam, ktoś ogląda z Jedynki, ktoś archibiale media, ktoś jeszcze z kaplicy arcybiskupa Grzegorza Rysia, każdy w innym kątku sobie oglądał, albo jakiś jeszcze inny moment, albo byłeś na Eucharystii, byłeś w kościele, ale co pamiętasz z tej Ewangelii, co nie? Warto sobie teraz, bo jest dużo czasu wolnego, mam nadzieję, że pracujesz w sensie szkolnie, albo sobie właśnie spędzasz ten czas też wyjątkowo, czytając, ucząc się, pogłębiając relacje rodzinne, wszystko inne, bo warto to robić. Mam nadzieję, że to robisz, tylko właśnie, a masz czas dla Pana Boga? Masz czas na relacje? Te nasze takie gadanki, czy coś tam też będą takim zwróceniem uwagi, aby właśnie w tym czasie takim trudnym, takim jakimś nie wiadomo jakim, aby też skupić się na Jezusie, aby skupić się na Bogu, aby Boga odkryć w tym, co nowe, w takiej sytuacji niepewności. Pewnie. Normalnie jak Tesaloniczanie, jak tam Paweł do nich pisał, co nie? Tam co prawda niektórzy nie chcieli pracować, bo bliskie jest Królestwo Boże. A Paweł mówi, kto nie chce pracować, niech też tak, nie je. Oni nie. Już też tak czekali, a zaraz będzie koniec. Może też tak myślisz, że o kurczę, zaraz będzie koniec. Bez sensu coś robić. Bez sensu coś robić. A my Cię zachęcimy do tego, żeby jednak coś robić, co nie? Żeby jakoś no pewnie. No, więc sobie fajnie. Dzięki za tą chwilę. Nawet nie wiem, ile tego wyszło. Jakiś sobie czasowstrzymywacz zrobił, żeby to określić. No, ja już spóźniony. Chyba, całkiem nawet nieźle. Zostań w domu, wykorzystaj ten czas. Jak te treści Ci pomogły, to daj komentarz, daj subskrypcję, podziel się może tym filmikiem, ale na pewno napisz, co właśnie, jak Ty tą Ewangelię widzisz, jak ta Ewangelia na Ciebie działa, jak Ty ten czas przeżywasz. I napisz też, o czym chciałbyś usłyszeć, jakie masz pytania, albo na co jeszcze moglibyśmy zrobić. No bo warto. Dobra, dzięki wielkie, z Panem Bogiem, niech Pan Bóg błogosławi, a Matka Boża niech też czuwa nad nami, wszyscy święci, nasi aniołowie. Amen. Dzięki, do zobaczenia z Bogiem.